Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was na thefoodshop.com. Taniej błyskawiczna obsługa, dodatkowo 10% zniżki przy kodzie Jacob. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym, raczej zapowiedzi odcinku serii nowej na moim kanale, która nazywać się będzie, pewnie już wiecie, pod tytule Draftologia. Jeżeli jesteście sprytni, to już się domyśliliście, że ma ona coś wspólnego z draftem. No ale jak ona powstała, moi drodzy? Postanowiłem, że będę nagrywał draft, tak jak pewnie większość ludzi z FIFA właśnie w tym roku. Ale też myślałem sobie, jak to zrobić, żeby to było i ciekawe za każdym razem, kiedy pojawia się ta seria, i niepowtarzalne, żeby ktoś mógł sobie pewien proces tego wszystkiego oglądać wraz z postępowaniem odcinków. No i właśnie tak powstała seria Draftologii. Okej, moi drodzy, no to zaczynamy! Pierwszym elementem właśnie na tej całej tablicy, którą tutaj widzicie, będzie cel. Co mamy do osiągnięcia w tej serii? Jest to sezon numer 1, ja to na razie tak roboczo nazwę. Nie wiem, jak ta seria się przyjmie, nie wiem, czy spodobają wam się zasady, czy może zasady są odpowiednio przystosowane, bo i robię to po raz pierwszy. Mam nadzieję jednak, że było to całkiem dobrze zrobione i będzie to całkiem dobrze zrobione, a wy w razie czego pomożecie mi tą serię jeszcze udoskonalić. A więc naszymi celami, moi drodzy, są takie dwa podpunkty. Jeden, że mam z draftów, paczek, które otrzymam z draftu, uzbierać skład 100% zgrania, gdzie każdy zawodnik ma co najmniej 9 oceny. Całkiem prosty cel? No, czy tak do końca uzbieranie takiego właśnie składu, gdzie każdy będzie miał co najmniej 9 zgrania, jest prosty? Zobaczymy. No ale to nie wszystko. Kolejnym podpunktem jest to, że skład musi mieć co najmniej 78 zgrania. Oceny. Zgranie było wcześniej. Ocena 78 też wbrew pozorom nie jest taka prosta, bo nie mogę wrzucać sobie byle jakich zawodników, a ławka musi być także mocna. Więc mamy dwa cele do uzupełnienia. Jeżeli ten cel spełnimy, jeden i drugi, seria się zakończy, przynajmniej jej pierwszy sezon. Ale czy może zakończyć się jeszcze w inny sposób? Moi drodzy, może się zakończyć. Oto na naszym ekranie pojawia się bilans FIFA Points. Mamy 3000 do wykorzystania. Jak wiecie, jeden draft kosztuje 300 FIFA Pointsów. Ale czy uda się w ciągu 10 draftów osiągnąć ten cel? Nie wiadomo. Jednak kolejne zasady gry, moi drodzy. Znaczy, pierwsze w sumie zasady były cele, był bilans, ale nie było jeszcze zasad. Jeżeli chodzi o zasady, mamy tak. 1 do 2 wygranych w drafcie daje nam 100 FIFA Pointsów. 3 wygrane w drafcie dają nam 150 FIFA Pointsów. 4 wygrane w drafcie dają nam 200 FIFA Pointsów. Jeżeli skład w drafcie, w każdym odcinku będą maksymalnie 4 mecze, bo jeden draft, prawda? Skład będzie miał 100% zgrania, dostajemy dodatkowych 100 FIFA Pointsów. Jeżeli skład będzie miał poniżej 90 zgrania, odejmuje sobie 90 FIFA Pointsów. Wydają się te kwoty małe, duże? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest to na tyle dobrze rozwiązane, że seria będzie miała więcej niż 10 odcinków, pozwoli mi to jeszcze lepiej troszeczkę ten skład zbudować, dać szansę mi na zrobienie tego. Może okazać się, że seria ta skończy się nawet jeszcze przed, nie wiem, 10 odcinkiem, bo tak dobrze mi się paczki potoczą, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, właśnie na tym polegają zasady. Jeszcze jedna, moi drodzy, taki smaczek tego wszystkiego, bilans oraz strzelone bramki i stracone bramki, tak żebyście po prostu mieli fajne jakieś statystyki dodatkowo na ekranie, czyli łączna ilość bramek oraz bramek zyskanych oraz straconych w drafcie. No i tak będzie o to wyglądał obecny skład, jak sami bardzo dobrze widzicie, by za każdym razem, kiedy otworzymy paczki, będzie tu on się pojawiał najlepszy możliwy, jaki uda mi się złożyć. Także za każdym razem będziecie widzieć, co, jak i gdzie, po co, dlaczego. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, w sumie kluczowy w całej tej serii. Ale co, jeżeli nie uda mi się wykonać moich dwóch celów, a FIFA Points mi się skończą? Quick sell całego składu, wszystkich zawodników, jacy w tej serii się pojawili. Jeżeli wylosowałem Ronaldo, tak? Albo Messiego, ale nie udało mi się zrobić na tyle dobrego składu, żeby mieć 100% zgrania i co najmniej 78 ocenę, quick selluję. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo jest to albo nagroda, bo będę mógł sobie zachować tych wszystkich zawodników, albo kara i wszyscy pójdą na quick sell. Więc reasumując to wszystko, jeżeli nawet nie potrafisz się połapać, mamy zasady, gdzie za każdy wygrany mecz praktycznie otrzymujemy coś, za dobrze zrobiony skład, albo źle zrobiony skład, zabieramy, albo dodajemy do pełnej puli FIFA Pointsów, które macie na ekranie. Mamy dwa cele do spełnienia, zgranie 100% skład oraz powyżej oceny 78, więc miejmy nadzieję, że jest to do spełnienia. No ale czy się uda, moi drodzy? Zobaczymy. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję bardzo, to była zapowiedź serii, jaką jest Draftologia, no i mam nadzieję, że czekacie na nią tak samo jak ja. Oczywiście jak tylko pojawi się gra, jak tylko otrzymam właśnie w ręce moją kopię, to odcinek się pojawi. Tymczasem dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem w odcinku Draftologii.